Dobra, jedziemy, może tym razem będzie ok. Słuchajcie, jesteśmy na skałkach, jest piękna pogoda, trochę chmur, trochę słońca, mamy poranek. Przyjechaliśmy tutaj, chcemy zrobić piękne ujęcia i pytanie podstawowe, jakiego filterka użyć, czyli Polar czy zwykły ND? I drugie pytanie, które mamy, jakiej mocy ten filterek zastosować? I teraz nie mamy żadnych pomocy ze sobą, nie mamy aplikacji, wyobraźmy sobie, spróbujemy taką sytuację przewidzieć. Teraz podstawową sprawą będzie określenie, w jakim klatkarzu chcemy nagrywać. Czy to będzie 25, 50 czy 120 klatek na sekundę. Jeżeli mamy 25, będziemy mieli ładne rozmycie, piękny obraz. Jeżeli będziemy mieli 50 klatek na sekundę, wtedy obraz nie jest rozmyty. I trzecia rzecz, jeżeli 120, to możemy sporządzić slow motion. I to mniej więcej są te trzy zasady. Jeżeli sobie zdefiniujecie, w jakim klatkarzu nagrywamy, spróbujemy w takim razie określić, jaki czas ekspozycji jest potrzebny. I tutaj mamy regułę 180 stopni, czyli jeżeli nagrywamy w 25 klatkach na sekundę, potrzebujemy 1,5, jeżeli w 30 klatkach na sekundę 1,6, jeżeli w 120, 1,240 sekundę. I to są te metody. I teraz, jeżeli nie zastosujemy filtra, będziemy mieli bardzo prześwietlone ujęcia. Ja to za chwilę pokażę. I filterek będzie nam korygował właśnie wartość tego czasu ekspozycji. Przechodzimy do ustawień manualnych, całkiem na manualnych, na ISO 100, prawda? I przysłona, z którą chciałbym strzelać, to jest 4,5 dzisiaj. Jak pamiętacie, shutter speed. Aha, i mamy strzelać w 25 klatkach na sekundę. Czyli klatkarz ustawimy sobie tam, gdzie rozdzielczość. Haku full field of view weźmy, żeby był szerszy obraz, 25 klatek na sekundę. No dobra, słuchajcie, ustaliliśmy nasz klatkarz, ustaliliśmy shutter speed, czyli migawkę, i następnie mamy prześwietlenie plus 2,3. I następna rzecz, którą robimy, to jest zakładamy filtr 16, która powinna nam przesunąć o 4 działki przysłony właśnie ekspozycji. Teraz wzniesiemy Mavica i będzie widać dopiero jak wyjdzie słońce, jaką mamy ekspozycję. No dobra, i teraz po zainstalowaniu filtra patrzymy, jaka jest ekspozycja, jaką mamy kompensację w danym punkcie, i powinna się ona wahać od minus 0,3 do plus 0,3. Jeżeli jest większa, na przykład minus 0,7 czy minus 1 lub też plus 1 lub plus 0,7, znaczy, że ten filtr nie jest dobrze dobrany. Jeżeli mamy na minus, musimy dobrać o stopień silniejszy, jeżeli mamy na plus lżejszy filtr. Przysłonę mieliśmy mieć w granicach 4,5, tak chciałem, 1,5 i 25 klatek na sekundę. To są te parametry. Ekspozycja jest plus 0,3. Oświetlenie nam się zmienia i to jest to, co chcieliśmy osiągnąć. Zmienimy teraz filtr na 32. 16 wydaje mi się trochę za słaba. No dobra, słuchajcie, jeżeli już wiemy, jak dobrać siłę danego filterka, to teraz zastanówmy się, czy dobrać sobie filtry i sprawić filtry czyste ND, czy filtry
www.ekspozycja.pl. Jeżeli mamy taką sytuację, że chcemy tylko i wyłącznie wydłużyć czas ekspozycji, wystarczą nam filtry ND. One właściwie tylko i wyłącznie redukują nam ilość światła wpadającego do sensora. Jeżeli zdecydujemy się na filtry ND.pl, to oprócz samej redukcji właśnie ilości światła docierającego do sensora, czyli wydłużenia czasu naświetlania, czasu ekspozycji, uzyskamy także polaryzację. Dzięki temu zredukujemy odbicia, na przykład odbicia w szybach, odbicia w wodzie, pogłębimy niebo, pogłębimy barwy i zwiększymy kontrast. To są mniej więcej te wartości. Oczywiście też kolory będą pogłębione, bardziej intensywne w naszych ujęciach. I to jest mniej więcej ta różnica. Słuchajcie, kolejne zagadnienie, które jest bardzo istotne, z którym spotykamy się, jak ustawić polaryzację w filtrze ND.pl. Możemy to robić na wyczucie, możemy też robić dla każdego kąta, dla każdego kierunku, w którym latamy, ustawić, ale to wymaga lądowania, międzylądowania. Natomiast tutaj w filtrach Polar Pro mamy marker, który wskazuje nam najlepsze i najszersze ustawienia właśnie polaryzacji, czyli ten marker kierowany w pionie. Dzięki temu nie musimy za każdym razem zmieniać ustawień. Raz mniej więcej tą polaryzację ustawiamy i to jest wszystko. Bardzo wygodne ustawienie i rewelacja. Popatrzmy w takim razie, jakie byśmy mogli wyciągnąć teraz przy filtrze 16. Najlepsze ustawienia. Mam 16 ND.pl i jedziemy. Czyli tak, ustawienia ekspozycji. Zaczynamy od tego, żeby ustawienia były przede wszystkim manualne, czyli przechodzimy do ustawień manualnych. ISO 100. Przysłona w granicach 2,8 do 4,5. Ja tutaj tak mniej więcej staram się manewrować, żeby 4,5 to była moja stała przysłona, której używam, jeżeli tylko daję radę. I klatkaż 25 klatek na sekundę, czyli 1,5 sekundy. Mamy teraz plus 0,3 kompensacji ekspozycji. Tego sobie pilnujemy i to jest ważne, żeby mieć w granicach od minus 0,3 do plus 0,3. Wchodzimy na ustawienia teraz naszego profilu. Mamy kodek 265 i przejdziemy do ustawienia koloru D-Log M. To jest ten kolor, widać od razu co różnicę i ruszamy z takim ustawieniem. Będziemy koloryzować w DaVinci Resolve. Субтитры сделал DimaTorzok.
Co jest bardzo ważne jeszcze przy strzelaniu w trybach manualnych i o czym trzeba pamiętać, bo to jest cholernie ważne, żeby monitorować na bieżąco parametry ekspozycji. Co to znaczy? Zmieniają nam się warunki, wychodzi słońce, chowa się słońce za chmurami, a my mamy cały czas nastawiany na manualny, ten sam parametr, prawda, w ustawieniach manualnych. Dlatego patrzymy sobie mniej więcej, jak wygląda kompensacja ekspozycji. Jeżeli jest minus 0,3 do plus 0,3, jest wszystko w porządku, nie wymaga to żadnej korekty. Jeżeli natomiast mamy taką sytuację, że mamy minus 0,7 do plus 0,7, możemy zastosować dwie rzeczy. Albo już zlądować i zmienić filterek. Jeżeli jest minus 0,7, trzeba dać filterek lżejszy. Jeżeli jest plus 0,7, mocniejszy. I to samo w przypadku jedynki. Jeżeli mamy już jedynkę i więcej, też trzeba zmienić filtr. Ale możemy też skompensować przysłoną. W przypadku niedoświetlonych ujęć można delikatnie przysłonę otworzyć. W przypadku prześwietlonych ujęć przysłonę można przymknąć. Oczywiście też w granicach rozsądku, dlatego że dla Mavica 2 Pro zwróćcie uwagę, że ta przysłona mniej więcej do wartości od 2,8 do wartości 5,6 jest w porządku. Powyżej 5,6 już zaczyna się dystorsja i już ten obraz traci wartość, dlatego ograniczamy mniej więcej do tego pierwszego zakresu wartości przysłony. I co jest jeszcze istotne? ISO. Jeżeli macie taką sytuację, że jest obraz mocno niedoświetlony, można podbić nieco ISO, nawet jeżeli jesteście powiedzmy wieczorem, ale do wartości nie wyższej niż 400. Powyżej 400 przy tym małym sensorze, ta mała matryca już powoduje szumy, już ten zakres, niektórzy mówią 800, ale ja uważam, że 400 to jest i tak za dużo i w ten sposób możemy tę ekspozycję kompensować, w ten sposób możemy pograć ekspozycją. Jeżeli wartości są bardzo duże, na przykład minus 2 lub więcej, plus 2 i więcej, jesteśmy pewni wtedy, że trzeba zmienić filtr. Także pamiętajcie, przy strzelaniu w trybach manualnych, tak jak teraz wyszło słońce, zmieniają się na bieżąco parametry i trzeba je monitorować. Ok, słuchajcie, dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej przygodzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To było 5 takich porad praktycznych przy zastosowaniu filtrów ND&ND.pl. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę, ale także dziękuję firmie Polar Pro za dostarczenie filtrów do testów. A przy okazji zachęcam Was, moi drodzy, do mojego kursu online dotyczącego Mavica 2 Pro. Tam omówiłem ustawienia i wszelkie możliwości, tak jak tryby, które umożliwiają wykorzystanie maksymalne właśnie możliwości Mavica 2 Pro. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.